Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Wodzu i witajcie w już 9. odcinku z Robocopa. Ta gra tak mi się podoba, że no, nagrywam te odcinki najczęściej jak tylko mogę. I to jesteśmy akurat na terenie sępów. Zaczęliśmy tutaj rozróbę, pora ją dokończyć. I wiem, że tak, ta seria u mnie nie jest jakoś perfekcyjnie oglądana, już to zauważyłem po nagraniu 4. odcinka. Ale nie zmienia to faktu, że ten tytuł mi się i tak podoba. I tak, bo tam mieliśmy jeszcze sępów, nie wiem, kurde, weszliśmy do magazynu, w magazynie mamy dwie skrzynki. No dobra. Wszedłem od jakiejś innej strony, po prostu chyba od tyłu. O, skradzione przedmioty. Git. Ile tych skradzionych mam? Ile mam ich znaleźć? No to jeszcze trochę, ale przynajmniej levele idą. To będzie cud, jak mi się uda wbić level 6 na otwieranie sejfów. Z jednej strony kroki Robocopa są przerażające, ale raczej nie dla nich. No bo wiadomo, że idzie maszyna ciężka, no półmaszyna, która odbije większość ich pocisków i załatwi ich bardzo łatwo. Z drugiej strony nie ma efektu zaskoczenia, bo oni wiedzą, że my idziemy ogniwo. I fajnie, mamy 100% HP. Już później trzeba byłoby sobie ulepszyć umiejętność podżycia, żeby mieć o jedno ogniwo więcej. 15%, 12%. Mnie zastanawia, jak te chipy łączyć, aby dało się wyciągnąć więcej procent. Chyba, że trafiłby nam się jakiś zajebisty, ale trochę to wątpię. W sumie będę musiał zobaczyć, czy na internecie jest jakiś poradnik odnośnie tych chipów. Czy tam omni połączeń, dobra. Połączeń po prostu do tego chipa. Kolejne skradzione przedmioty, kolejne ogniwo. To gdzie ja trafiłem, że tutaj jest trochę tych rzeczy, ale nikogo tutaj nie ma. To teraz trzeba by pójść tędy. Tutaj to ogólnie wychodziłem. Się już zaczynam. Tak, to wychodziłem. Zaczynam już tutaj się gubić. You guys are boring. Could you at least give me some new O, no what's proszę. wrong with this town? Your drugs are making people wacko. You're the one to talk. I know you stole supply from us. Come on, sharing is caring. I'll share a bullet with you. Just let me get the gun. Ja to zaraz tam zerknę, bo jeszcze mnie zastanawia. Chociaż nie, tutaj w tym korytarzu raczej nic nie będzie. Dokładnie, tutaj nic nie ma. Ciekawe, jak tutaj akcja się zakończy, bo mamy i palnika, i sępa, sępów. Trzy hedy! No, rekord. Żeby ratować sępa. To coś nowego. Does it mean I can make Robocop do anything for me? Try it, creep. Blink! You did blink, didn't you? Enough playing around. Przecież nie widzisz, kurde, oczu Robocopa, to jak on by dla ciebie mrugnął. Stay here. Do not move. You're kidding! Why would I move? This chair is super comfy. Just tell my parents I won't be home for dinner. Palnicy to świry. Naprawdę łatwiej byłoby go załatwić. Ale że broni nas, a czyli utrzymuje oprogramowanie, które blokuje wszelkie tego typu ruchy, niestety sprawiają, że trzeba go zostawić przy życiu. W sumie byłaby ciekawa gra w takim klimacie policjanta, gdzie możemy wybrać, jakim chcemy być dosłownie gliną. Ciekawe, czy takie załatwienie przestępców byłoby w ogóle opłacalne. Jakie miałoby konsekwencje? Na pewno psycha funkcjonariusza by umarła. Czyli udało się palnika uratować. Chwila, czy ja wykonałem przez przypadek zadanie, którego nie miałem teraz wykonać, bo miałem się dowiedzieć o tym palniku znacznie później. Jest takie prawdopodobieństwo.
No cóż. Wracamy do rozwalania łubów sępom. Co tu mamy? Dyskietka szkoleniowa. Trochę punktów doświadczenia więcej. 3 punkty! Okej, okay. Skoro mamy 3 punkty umiejętności. Inżynieria. Staranować wrogów lub szybciej uciec przed zagrożeniem. Tu na razie aktywujemy sobie do tego. Tutaj jakbym aktywował, to przez krótki czas zmniejsza otrzymywane obrażenia o 80%. Najpierw chcę dojść do otwierania tych sejfów. Na pewno jakiś się jeszcze trafi, więc ile poziomów potrzebuje? Nie tu. Jeszcze ile poziomów potrzeba? 4. Jeszcze 3 poziomy. Dajcie mi 3 poziomy potrzebne. Potrzebuję. To w sumie mogę zachęcić tych sępów, by mnie atakowali, bo na amunicję nie narzekam. Tylko drażniące jest to, że co chwila przestawia mi ten tryb. Okej. Lekko gorąco. Bo każdy zabity sęp to trochę więcej punktów doświadczenia i to mi się bardzo podoba. To mnie też zastanawia... Nie, tej skrzynki nie udało się otworzyć. Nie wiem, jak tam się na razie dostać. Bo ona jest w tym zamkniętym miejscu. Jakoś przez te drabiny raczej trzeba będzie. Tu mam skrzynkę jeszcze po tej stronie. Jest kolejne ogniwo i super. Wait a second, skrzynka... Oho, czyli ja chyba muszę się wrócić po tę skrzynkę, ona chyba jest po drugiej stronie. Robo, zasuwaj! Biegusiem! O, nie, ona tutaj powinna być chyba. Wait a second. Nie, bardziej po drugiej jeszcze stronie, na zewnątrz! Chyba, że jest na górze. Nie no, na górze nie... O, tutaj się znajduje, no właśnie. Przy okazji jakieś skradzione przedmioty. Dawaj mi te ogniwa. Czy tam połączenia? 12%. Niezbyt efektywne. W sumie, jeśli ktoś z was, moi drodzy, wie, jaki sposób da się te ogniwa połączyć, aby osiągnąć większy procent, lub jak zrobić, żeby ta 19 stała się potężniejsza, dajcie znać. To się naprawdę bardzo przyda. O, tu mamy kolejne ogniwa. Dobra, na razie pójdźmy tutaj zgodnie z tą misją, bo z tego co widzę, to jest mały obszar, więc i tak będziemy musieli wrócić na ten teren, jeszcze coś tutaj przeszukać, sprawdzić, na pewno. Jest różnica z tym automatem, ojojoj. Dawaj młotek! Chociaż nie, z tym młotkiem to ja chyba nie dam rady wejść nawet do środka. Albo? Niestety nie. I to mnie boli. Znowu Robocop ma usterki. Nie w takim momencie, kolego, tylko nie w takim momencie. Teraz jesteś potrzebny, jak najbardziej trzeźwy i... Znów się to dzieje. Tu mamy ogniwo. Skradzione przedmioty. Kuźwa, ten obraz trochę naprawdę mnie niepokoi. Kuźwa, aż ja sam wystraszyłem. Błąd. No, jest niefajnie. O, jest skrzynka. Skradzione przedmioty. 14%.
Kolejne dowody, fajnie. Nikogo nie ma w biurze, no dobra. What? Co tu robi? O kuźwa! O kuźwa, następna płyta. Jak ona działa? Zaraz, czekajcie. Ja tu mogę to wszystko sobie pozdejmować. Ale to się tutaj zdejmie. Czyli tak, tutaj mam przebijanie pancerza, pojemność magazynka, tryb pojedynczego strzału. Pojemność magazynka, obrażenia, rozrzut, obrażenia broni, przebijanie pancerza, szybkość przeładowania, źródło zasilania. Kurde. Z jednej strony mam tutaj trzy karty z obrażeniami, jedna karta z pojedynczym strzałem. Ta płytka mi się nie podoba, bo jednak ten tryb automatyczny mi się bardzo spodobał, więc przy nim sobie zostanę. I... czy te chipy nie były mniejszej pojemności? One nie uległy ulepszeniu? Ho. Ciekawe. Dobra, otwórz taśmę. I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want, but soon the cops no. will... O proszę, ten tutaj jest zamierzany. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy, would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel? No, and we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces. And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. Czyli już mamy dowód, gdzie ten funkcjonariusz jest. Jedynie trzeba go jeszcze znaleźć. I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. RoboCop, I really hope you find him. Spokojnie, znajdę, sępów rozwalę. A... kurde, zapomniałem, jak się ten typ nazywa. Naszego głównego sprawcę.
Też rozwalimy. Może zrobimy to w prawdziwym stylu Robocopa, czyli strzelimy mu w jaja. Albo w przyrodzenie. On chyba dostał w przyrodzenie. A to są tylko ogniwo regeneracyjne? Spodziewałem się, że tutaj będą ta... inne rzeczy. Do tej naszej karty. No dobra, nic więcej w tym miejscu nie ma. Spodziewałem się trochę większej rozruby. Niestety tak nie bardzo. Może teraz się pojawi trochę więcej sępów. Ja pozwolę tym czujkom, aby wzywali sępów, bo przynajmniej będzie więcej doświadczenia, więcej zabawy. A właśnie, już nadchodzą. O kurde! To tak to działa. A nie, to tylko motocykle. Ktoś jeszcze? Jest tu ktoś jeszcze taki? Chce się zabawić? Powinno być trzech. I tak... do tej skrzynki będę musiał się jakoś dostać. Bo teraz kierujemy się w tę stronę. To raczej tędy jest to przejście. Więc... i tak to miejsce warto przeszukać. Przejście tu mamy na dole. Myślałem, że tam coś wybuchowego jest, ale nie było. Tutaj wiem, że jest ogniwo, więc się od razu uleczymy. Dawaj mi jedno ogniwo. Tutaj nic. Serio? Z okienka? Co ty tu masz? Ogniwo. Gazeta. Co w gazecie? Kukaz versus Delta City. Krytycy burmistrza Kukaza mówią ironicznie, że bez wątpienia jest ambitny. Nie tylko przyłożył się do zrujnowania Detroit, ale teraz chce zniszczyć miasto, które jeszcze nawet nie powstało. Mowa oczywiście o Delta City, flagowym projekcie OCP. Tak zwane miasto przyszłości, w którym bieda i przemoc mają nie istnieć. Megakorporacja ma jednak problemy z realizacją tego śmiałego planu, a burmistrz Kuzak jest jedną z głównych przeszkód. Jednak nadchodzące wybory mogą drastycznie zmienić sytuację. Gdyby administracja miasta była bardziej przychylna OCP, prace nad Delta City mogłyby się już rozpocząć, zakładając, że burmistrz Kuzak nie zostanie ponownie wybrany. Czego dotyczą zastrzeżenia Kuzaka i czy Delta City rzeczywiście jest przyszłością Detroit? Więcej na stronie czwartej. Tylko... o które tereny chodzi, że to ma być miasto przyszłości? O proszę, jest i skrzyneczka. Połączenie 11%. O, i tej skrzynki jakoś mi tu nie pokazuje. Kurde. Ten teren wydaje się być naprawdę niebezpieczny i niestabilny. No tutaj niestety nic nie ma. A ile w tej broni? 36 amunicji mam, więc tylko na chwilę się jeszcze ta 60 przyda. Zobaczmy, czy tutaj coś może być. Kurde! Niestety nic nie ma. Na szczęście Robocopowi to nic nie robi. Dobra, ja szybko dostanę się do tej skrzynki, zobaczę, czy jakąś, w jakiś sposób mogę po prostu coś z niej wziąć. Niestety nie da się do tamtej skrzynki jeszcze jakoś dostać, nie mam bladego pojęcia jak, ale może będzie jakaś misja tam później nas skierowała, więc wracamy do likwidowania sępów. No i fantastycznie, ktoś tutaj jeszcze chce oberwać? I will not stop until I do. Oh, so you think you're a tough guy, huh? If you really think you got the guts, come on. You'll love our place in the Northwest. It's the hub of our smuggling operations. And I'm telling you now, there's plenty. And let's not forget the other one in the north. It's filled with that crazy drugs we skipped off those
That's why you won't try to go there, right? Right? Dodano nowy cel, niechciany towar. A pokaż. Aha, tam jest niechciany towar. Teren ulicy Sępów. Dobra, to jest i tak od strony bramy. Okej, pole minowe! To nie jest zły typ. Dobra, to będziemy mieli kolejne połączenia i... Aha, bo tutaj jednocześnie z tych skrzynek czasami... A tu... W sumie... Co prawda to tylko 10%, ale zawsze się przyda. Więc na razie zajmiemy się misją poboczną. Czyli zniszczyć skład narkotyków. No tak, to Robocop. Witajcie, moi drodzy. Czas bossu strzelać o mały włos. Albo ja mam takiego aima, albo coś jest z tym modelem mi nie tak. Chyba jest coś z tym modelem mi nie tak jednak. To są kolejne. O ja! Kuźwa, kolejna mina. Kolejne sępy. To nic interesującego. Inżynier poziomu trzeciego. Sekunda. Umiejętności. Stoję na inżynierze na takim poziomie, więc... Brakuje odrobinę, ale dobra, bo to mam dwa poziomy, więc brakuje na ten moment trzech, ale. Chyba dostanę dostęp do tej skrzynki. Więc na szybko do niej wrócę. O, fantastycznie. To przyspieszenie Robocopa jest naprawdę przyjemne. Tu mamy schody, tu jeszcze może jakieś ciekawe rzeczy są, co my tutaj mamy? Dokumenty... Skrzyniunia, gdzie jest skrzyneczka? Dawać mi skrzyneczkę! Wait a second... Jestem tutaj. Nie ma skrzyneczki. Powinna tu być skrzynka. Skrzynka jest tam! Ale chwila. Ona jest na górze. To po to jest ta lokomotywa. O! Przy okazji osiągnięcie. Masz dobre oko, Murphy. O, i co my tu znaleźliśmy? Jaki chip? Jaką płytę? Bo to jest 3-1, 4-2. Co ona daje? Laserowa precyzja. Zmniejsza rozrzut, poprawiając ogólną celność. Przebicie. Pociski przebijają, poprawiając skuteczność podczas walki z opancerzonymi przeciwnikami. Więcej rozlewu krwi. Wiecie co? Myślę, że w następnym odcinku spróbujemy sobie którąś z tych płyt. Myślę, że spróbujemy sobie trójkę, zobaczymy, czy ona przypadnie mi do gustu. Na razie jeszcze pozostanę przy tej, bo jednak full auto strzelanie jest bardzo przyjemne. A teraz wróćmy szybko do tamtych. Więc jednak tego inżyniera trzeba sobie rozwinąć, może nawet trzeba będzie go na maksa. Nie wiem, czy tą misję poboczną teraz zdążymy, ale chyba jeszcze się tak... Da! Kurde. Oh no, 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 no. Przedstawiło mi... Przedstawiło mi... Dobra. O tyle zaleta, że jak wracam do tych poprzednich ustawień...
tych płyt, tych chipów, no to wszystkie ulepszenia, które włożyłem, i tak tam siedzą. Więc to mi się bardzo podoba. O, akurat potrzebuję. Posłuchajmy se radia. Powalone, kurde. Okej, tu mamy skrytkę, ale naprawdę powalone rozwiązanie, naprawdę. Wysyłać prochy w kosmos. Jak oni nie wyciągną ostatnich pieniędzy z ludzi, no to już jest naprawdę, to już tak pośmiertnie. No my tu mamy parę skradzionych rzeczy i to mi się podoba. Dopiero 194, więc ten następny level to jest trochę jeszcze do wbicia. A potrzebuję z tego, co kojarzę, 3? Dokładnie, 3 levele. Więc jak widać tutaj do przeszukania jest jeszcze trochę tych rzeczy. A, tu jest, wiem, wiedziałem. Wiedziałem, że tu jeszcze ktoś siedzi. Pozwolicie, że sobie wymienię? W moim trochę mało amunicji jest. Chociaż w waszym też jest mało. Tutaj nic. Skanowanie. Wynik skanowania. Zawarcie uruch... Zawarcie może uruchomić lokomotywę. Czyli gdybym nie miał tego inżyniera, no to ta książka by to uruchomiła, ale i tak potrzebuję inżyniera do otwierania sejfów, więc na jedno by wyszło. Ale dobrze wiedzieć. Ja tu jeszcze posprzątam, nim pójdziemy... Znaczy, dalej pójdziemy, moi drodzy, w następnym odcinku. Ja tu jedynie jeszcze posprzątam. Pozbędziemy się tych sępów na zewnątrz. Posprawdzamy, czy jeszcze coś tutaj da się zebrać. Chyba ogólnie wszystko w tej okolicy. Nie wiem, czy jeszcze tutaj coś na górze macie? Chyba nic. Może tam, bo widać jakieś skrzynki. Są tutaj dokumenty i tyle. No niestety nic więcej nie ma. No dobrze, moi drodzy, a więc zakończymy odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobał. W następnym odcinku przejdziemy przez te drzwi i to po prostu będziemy rozwalać więcej sępów. Jak się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się i na razie.